WCF jest to rozwiązanie, które oficjalnie umarło, ale 10-12 lat temu, jeżeli chciałeś swoją szybką usługę sieciową typu SOAP, no to korzystałeś właśnie z WCF-a. A dlaczego z niego korzystałeś? Bo jeżeli chciałeś szybko utworzyć aplikację kliencką, która by odpytywała właśnie twoją wspaniałą usługę w WCF-ie, to co robiłeś? Korzystałeś z Visual Studio, a WCF generował ci taki fajny dokumencik WSDL i na podstawie tego dokumentu WSDL Visual Studio generował ci klasy proxy oraz odpowiednią już klasę kliencką, która wiedziała jak odpytać twojego WCF-a. Można powiedzieć, że fantastycznie się to programowało, ale to było 10-12 lat temu, a teraz mam dużo lepsze rozwiązania. No i właśnie, co mamy zrobić z starą aplikacją Legacy w WCF-ie? Możemy ją napisać zupełnie od zera w gRPC, stworzyć zamiast tego REST API, ale na szczęście pewni fani wpali na pomysł, żeby stworzyć taki projekt jak WCF Core. Bo normalnie WCF nie powinien w ogóle istnieć w .NET Core, dlatego że WCF jest stricte powiązany z systemem Windows, ale ktoś się odważył, powiedzmy, te same mechanizmy WCF-owe jakoś przenieść do tego Core'a i w ten sposób, jeżeli masz starą aplikację Legacy w WCF-ie, to możesz właśnie ją szybko przenieść i się nie martwić, bo pewne konfiguracje powinny być takie same. I zobaczmy, jak to działa, ten WCF Core. Let's go! To naszą przygodę zaczynamy od paczek NuGet Core WCF HTTP i Core WCF Primitives i dzięki temu już możemy stworzyć aplikację WCF .NET Core, albo czyli aplikację WCF Core. Teraz zobaczmy, jak wygląda nasz Echo Service. Wygląda w taki sposób, ale musi on mieć interfejs. Dlaczego? Bo interfejs musi zawierać pewne atrybuty. Możemy tutaj zobaczyć, że mam tutaj Operation Contract, Service Contract. Bez tych atrybutów nie mógłbym utworzyć aplikacji WCF-owej. Teraz tutaj, jak widzisz, mam Echo Messages. On musi mieć tutaj atrybut Data Contract oraz Data Member. Jakbym na przykład nie chciał u sobie wystawić na świat jakieś właściwości, to tego atrybutu bym tutaj nie podawał. Możemy także zrobić echo fault, zobaczyć, że tutaj jest tak samo data member i tutaj także jest data contract. Inaczej ta klasa nie mogła być potem użyta w WCF-ie. Ok, to wszystko. Teraz zobaczmy, jak wygląda konfiguracja WCF Core'a. No jak widzisz, tutaj muszę zrobić allow synchronous z IO. W przeciwnym wypadku mi ten WCF Core w ogóle nie zadziałał. Mam tutaj add service model services, add service model metadata. Jakby co, pamiętasz, w WCF-ie straszną bolączką była konfiguracja XML-owa. Można było to niby robić w C-Sharpie, ale to tak średnio wychodziło. Tutaj poszli akurat na całego, że cała konfiguracja jest w C-Sharpie i tak powinno być od zera, ponieważ pamiętam te bolączki z tym XML-em webconfigu. Jezu, jak tam trzeba było wszystko konfigurować? No właśnie. I mam i service behavior, określam jakie są zachowania w naszym WCF-ie, bo określam tutaj endpointy naszego WCF-a, oddaję tutaj właśnie endpoint, poziom bezpieczeństwa oraz metadata behavior. A jak szybko utworzyć aplikację kliencką, która odpyta naszego WCF-a? Bardzo prosto, musimy skopiować ten adres. Tutaj wchodzimy na naszą aplikację konsolową, wybieramy tutaj projekt add service reference, wybieramy tutaj opcję WCF-ową, wklejamy nasz adres, który skopiowaliśmy przed chwilą, robimy tutaj go i możemy zobaczyć, że rzeczywiście znalazł nasz echo service. Tutaj byśmy podali jakąś referencję, wciskalibyśmy nexta i tak byśmy wygenerowali klasy proxy. A klasy proxy wyglądają w taki sposób. Mam tutaj echo service client, wywołujemy tutaj metodę echo async i dostanę tutaj odpowiednią zwrotkę i w ten sposób możemy odpytać naszą aplikację WCF. Czy jak widzisz, masz jakąś starą aplikację Legacy napisaną w WCF-ie, to teraz możesz ją wyeksportować do WCF Core'a. I jakby co, daj mi swój komentarz, bo jestem ciekaw twoich doświadczeń z WCF-em. Jakie miałeś problemy z konfiguracją w tym XML-u webconfigu, jestem tego ciekaw. Być może ukoisz moje serce, gdy ja zaczynałem programować i bawiłem się tym rozwiązaniem WCF. A my się widzimy w następnym filmiku, mój przyjacielu, ale najpierw pamiętaj, daj komentarz. Do zobaczenia. Let's go!